Hej, witajcie w nowym wideo news. Dzisiaj opowiemy wam o easter eggu odkrytym w Batmanie po 3 latach, wynikach sprzedaży GTA 5 i Far Cry 4, zapowiedzi nowej odsłony Assassin's Creed, czy o największym w Polsce festiwalu internetowego wideo. Zapraszam! Nie macie pomysłu na prezent dla gracza, mamy, taty, nastolatka czy dziadków? Chcecie swoim najbliższym sprezentować coś z zakresu elektroniki użytkowej? Sprawdźcie nasze świąteczne poradniki prezentowe, do których linki znajdziecie w adnotacjach na ekranie oraz w opisie tego filmu. Czy nawet najbardziej hardkorowi gracze mogą nie odkryć elementów swojej ulubionej gry? Okazuje się, że tak. Udowodnił to Batman Arkham City, którego premiera miała miejsce w 2011 roku. Deweloperzy ze studia Rocksteady umieścili w grze Batman Arkham City tzw. easter egg, z którego odnalezieniem nikt sobie nie poradził. Dopiero z pomocą samych twórców udało się to fanom z kanału Batman Arkham Videos. Wszystko zaczęło się od tego, że studio Rocksteady opublikowało na YouTube jako J.G. Jur króciutki, tajemniczy filmik, który sugerował, że jest jeszcze jedna tajemnica. Jedyne wskazówki to Calendar Man oraz ikonka kalendarza w awatarze tego kanału. Aby poznać tajemniczą wiadomość od Calendar Mana, musimy zmienić datę w zegarze systemowym na 13 grudnia 2004 roku. Dzień, w którym Sefton Hill i Jamie Walker założyli studio Rocksteady. Wówczas należy udać się do niego ponownie. Usłyszymy, byłem tu od początku. A teraz nadchodzi koniec. W pierwszej części cyklu umieszczony został podobny easter egg. Ukryty pokój zapowiedział ukazanie się kontynuacji tej gry. Wygląda więc na to, że kolejna odsłona serii, Arkham Knight, będzie ostatnim elementem sagi o Batmanie. Zgodnie z oczekiwaniami, zarówno Grand Theft Auto 5 w wersji na nowe konsole, jak i Far Cry 4 to najlepiej sprzedające się aktualnie gry wideo, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Rockstar Games i Ubisoft niczym się jeszcze nie chwalą, ale raport Chartrack obrazuje, jak ciepło przyjęte zostały najnowsze propozycje tych producentów. Zdecydowano się przeanalizować pierwszy tydzień sprzedaży obydwu gier na rynku brytyjskim. W przypadku GTA nie podano konkretnych liczb, ale wynik jest podobno bardzo porównywalny do tego, jaki osiągnęły wersje na poprzednią generację konsol. Far Cry 4 miał lepszy start niż poprzednie odsłony serii, to pewne. Warto dodać, że największe zainteresowanie budzi wersja na konsole PS4. Pokryła niemal połowę sprzedanych liczby egzemplarzy. Nowe wydanie Dark Souls 2 nadchodzi prężąc muskuły i pokazując, że na konsolach nowej generacji będzie wyglądać po prostu świetnie. Chodzi tutaj oczywiście o podrasowaną wersję hitu z marca tego roku, oczywiście od Namco Bandai i From Software. Szykowany tytuł nie trafi tylko na PS4 i Xbox One, ale również na PC, PlayStation 3 i Xboxa 360. Właściciele trzech pierwszych platform liczyć będą mogli na ładniejszą oprawę graficzną, a wszyscy bez wyjątku na inne nowości, rozszerzoną fabułę, nowych niezależnych bohaterów, dodatkowe wyzwania czy nieznanych do tej pory przeciwników. Premiera Dark Souls 2 Scholar of the First Sin odbędzie się 7 kwietnia przyszłego roku. Assassin's Creed Unity pod względem błędów i optymalizacji to jedna z największych porażek tego roku. Ubisoft ugiął się pod naciskiem tysięcy skarg i zażaleń. Postanowił graczy przeprosić oraz przygotować coś w ramach rekompensaty. Niestety w tej chwili ogólna jakość gry została zmniejszona przez błędy i niespodziewane problemy techniczne. W imieniu studia Ubisoft i zespołu tworzącego Assassin's Creed Unity chcę za to szczerze przeprosić. Aby pokazać naszą wdzięczność za nieustające wsparcie, udostępnimy pierwsze DLC do Assassin's Creed Unity, czyli Dead Kings, za darmo, dla wszystkich graczy. Dla posiadaczy Season Pass będziemy oferować dodatkowo jedną z gier Ubisoftu za darmo, powiedział Yannis Malat, CEO Ubisoft Montreal and Toronto. Ci, którzy zakupili Season Passa, zostaną obdarowani jednym z następujących tytułów: The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Black Flag, Rayman Legends, Just Dance 2015. Czy taka forma rekompensaty jest odpowiednia? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Do premiery superprodukcji Techlandu, czyli Dying Light, już niewiele czasu. Ostatnio polski producent opublikował krótki, ale treściwy zwiastun. Prezentuje on szerokie spektrum sposobów i patentów na zabijanie umarlaków. Za pomocą broni białej, miotanej, palnej, czy po prostu w walce wręcz. Na deser zostawiono odbiorcy zapowiedź tego, jak łatwo będzie można zginąć w nocy. Dying Light pojawi się na PC oraz na konsolach PlayStation 3 i Xbox One 27 stycznia. Zrezygnowano jednakże z wersji na stare konsole. LG G-Flex był naprawdę oryginalnym urządzeniem. Chociaż początkowo określany jako za duży, a dodatkowo nietypowo zakrzywiony, ostatecznie okazał się naprawdę udany. Jego następca może nadejść już niedługo, bowiem na przyszłorocznych targach CES 2015. Spekuluje się, że urządzenie będzie mniejsze.
Przypomnijmy, że poprzednik wyposażony jest w aż 6-calowy ekran z rozdzielczością jedynie 720p, która na pewno we Flex 2 pójdzie w górę. Spodziewać się należy także większej wydajności. Nowy smartfon LG najprawdopodobniej będzie pracował pod kontrolą Google Android wersji 5.0 Lollipop. 2 grudnia na półki sklepowe trafiło, a może bardziej wjechało, The Crew, czyli najnowsza propozycja od Ubisoftu. Mimo opóźnień wynikających z problemów napotkanych w trakcie produkcji gry, entuzjaści elektronicznej rozrywki wyczekiwali tego tytułu bardzo mocno. Promocji pomogły szczególnie udane beta testy. The Crew dostępne jest w wersji na PC oraz konsole PS4 i Xbox One, a także Xbox 360. W sieci nie brakuje plotek na temat nowego flagowca HTC. Chińskie źródła donoszą wreszcie o możliwej specyfikacji One M9, który będzie nie tylko mocniejszy, ale i sporo większy od poprzednika. Przekąt na ekranu ma wynosić bowiem 5,5 cala, a rozdzielczość matrycy to aż 2560x1440 pikseli. Wydajność zapewni 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 1005 i 3 GB pamięci RAM, a całość dopni system Android Lollipop. Potencjalnie na pokładzie znajdzie się także kamerka 16 megapikseli i akumulator o pojemności 3500 mAh. Oficjalna premiera HTC One M9 powinna mieć miejsce w pierwszym kwartale przyszłego roku. Można rzec, iż przed chwilą miała miejsce premiera Assassin's Creed Unity, ale już zapowiedziano kolejną część serii. Następny rozdział w historii tego cyklu będzie nosił tytuł Victory i przeniesie nas do Londynu czasów wiktoriańskich. Gra wykorzystywać ma do granic wytrzymałości możliwości silnika Anvil, a przedstawiony tu świat ma być podobnie jak w Unity duży i oferować mnóstwo atrakcji, wiele różnorodnych zdań pobocznych czy puby z rozrywkami dla hazardzistów. Nowościami będą m.in. pociągi, powozy i nowy ekwipunek, lina z kotwicą. Jednak bardziej interesujące jest to, że gra powstaje już od dawna, a odpowiada za nią zupełnie inne studio niż w przypadku Unity, Ubisoft Quebec, które w przeszłości przygotowywało dodatki do 3 i 4. Dzisiaj w ramach ciekawostki bardzo ważna informacja. Ekipa wideotesty.pl już dzisiaj odwiedzi największy festiwal internetowego wideo w Polsce. 6 grudnia w Mikołajki na warszawskim Torwarze odbędzie się Orange Video Fest, z którego specjalnie dla Was przygotujemy relacje wideo. Będzie nas tam można spotkać od 9 rano do 21. Zapraszamy serdecznie, atrakcji będzie sporo, od możliwości spotkania ulubionych internetowych twarzy, przez ciekawe stoiska, po prelekcje i panele dyskusyjne związane z internetową twórczością. Widzimy się już dzisiaj w Warszawie. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszam Was do sprawdzenia naszych profili na portalach społecznościowych, zostawienia pod tym filmem palca w górę i komentarza oraz zobaczenia naszych poradników prezentowych oraz oczywiście już niedługo relacji z Orange Video Fest. To tyle, trzymajcie się, na razie, pa!